Od 21 do 23 lutego odbył się w Tarnobrzegu Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej Śpiewograniec. Zorganizowany przez środowiskowy szczep Związku Harcerstwa Polskiego 6. Tarnobrzeską Drużynę Harcerską Knieja i zespół redakcyjny Synogarlica. W tegorocznym festiwalu 10. brało udział około 24 zespołów, co w sumie daje blisko 250 osób. Były to grupy, zespoły, które przyjechały prawie do nas z całej Polski, od Wrocławia poprzez Rzeszów, Warszawę, Jarosław, oczywiście Tarnobrzeg również. Były to zespoły w różnych kategoriach wiekowych, były to zastępy i drużyny młodsze harcerskie, były to zespoły i drużyny starsze harcerskie. Udział również brali instruktorzy. W większości był to akompaniament własny. W kilku przypadkach korzystały zespoły z playbacku. Ocenialiśmy walory głosowe, ocenialiśmy własną interpretację wykonanych utworów, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Muszę przyznać, że z ciekawością słuchaliśmy tych zespołów. Przede wszystkim jest to całoroczny dorobek drużyn zastępów harcerskich. Wielokrotnie osoby te pracowały na sukces czy na ten występ przez cały rok pod okiem drużynowych, niekoniecznie fachowców. Niektóre widać było i słychać było, że byli prowadzeni przez przygotowanych muzyków. Grand Prix zdobył zastęp żaglówki z Drzewic. Pierwsze miejsce zdobyła 104. Drużyna Harcerska z Mirca. Drugie miejsce zdobył zespół Co by nie z Jarosławia. No i sukces Tarnobrzega. Trzecie miejsce, 2 i 2 z Tarnobrzega, również zespół muzyczny. Został wyłoniony zespół przez publiczność i jest to zespół Mrok, również z Tarnobrzegu, czyli kolejny sukces. Chciałbym przyznać, że propozycja programowa, jaką jest festiwal, skierowana do drużyn harcerskich, jest niejako taką alternatywą dla spędzenia wolnego czasu pod opieką fachowca i myślę, że jest to alternatywa dla tej młodzieży, która czasami nie wie, co z sobą zrobić i ucieka się do różnych źródeł zainteresowań. Także wydaje mi się, że kontynuacja tego festiwalu w takiej formie, jaka była do tej pory, ma cel, zważywszy, że jest ten festiwal organizowany w oparciu o sponsorów, za co z góry im trzeba serdecznie podziękować.